Tejos. Blekuś chyba paliwa nie wyjeździł, bo zalany był do pełna. Lecę, nara! Zobaczymy, czy chociaż uda się do stacji dojechać. Jadę odwiedzić kumpla, obiecałem mu, że przyjadę. Ogląda i chyba załapał zajawkę. Tu spokojnie, bo się ubłocę. A i po co? O, mówię, licznik coś oszukuje, zobaczcie. Odpuszczę mu. Cały czas jedziemy. Trzeba uważać, bo... Nie mam zamiaru płacić, bo już mnie ostatnio koledzy złapali. 8 punktów wpadło na konto, a nie planuję więcej. Siema, dobrze, że zadzwoniłem do kumpla. Świętuję mocno Trzech Króli. Obudziłem go. A później co do niego się dzwoni albo podjedzie, to on ciągle na nic nie ma czasu. No ale jak to się śpi, Bóg wie do której. To później tak jest. Po małej przerwie lecimy dalej. Wyjedziemy, to będzie takie wypizdziejewo za przeproszeniem, że szkoda gadać. Jesteśmy na miejscu. Zaraz będziemy dzwonić, czy on śpi, czy on nie śpi, czy on już wstał.
bo jest mocno niegrzeczny. Jest i piesek, ale piesek nie jest groźny. Czekamy za kolegą. Idzie śpiąca królewna. Siema. Przyjechałem na chwilę do znajomego. Wiosna. Wyszedłem z domu i co mnie zastało? Zima. A tu jeszcze trzeba do domu wrócić. Będzie kolejny zarażony. Gdzie on pojechał? A on tamtędy wyjedzie, cwaniaczek. A skubany. Ja go chodzę, szukam. Odkręć mu, tu cię bokiem postawi. No! Chyba mu się spodobało. Ja nie odpowiadam za to. Za to nie odpowiadam. To nie ja jeździłem. Dzięki, Isiu. Następnym razem będzie kolumnek i dobrze pojeździmy. No mnie pogoda nie ta. Jakby uliny nie było i pogoda byłaby lepsza, to byśmy tam gdzieś się polecieli tam na Borkowo sobie. Psa poszukaj. Przyjdzie. Nara, hejo. Do następnego. Trzymaj się. Arka. Czas wracać do domu. Zima nas zastała. Wariaty jeżdżą. Jedziemy do domu. O, pany.